Minutek potrzebujemy. Najmocniej z, przepraszam za tę sytuację. Tak musimy sobie poradzić z tą sytuacją i za 3-4 minutki dam Państwu update. Czy sesja się odbędzie, czy nie, ponieważ skala problemów technicznych jest poważna, także od razu transparentnie mówię. I najmocniej z góry przepraszam, jeżeli będziemy musieli ją odwołać, ale nie jesteśmy w stanie, jak już się uda połączyć, to nie jesteśmy w stanie tego łącza utrzymać tak, żeby to była przyjemna rozmowa, w związku z czym uważamy, że lepiej to odwołać, niż Państwa przepuścić przez bardzo... Bardzo trudną sesję technicznie y, związaną z ze zerwaniem połączenia, więc my podejmujemy jeszcze jedną próbę. Y, tam na tyłach chłopacy walczą i za chwilę y, za chwilę za chwilę powiem co i jak. Także, a proszę jeszcze nie rozchodzi, proszę jeszcze nie uciekać. Dajcie, dajcie nam trzy minutki. Dajcie nam trzy minutki, jeszcze spróbujemy. Dobrze, to ja się nazywam Kuba Górnicki, na co dzień pracuję w organizacji Outriders i wiem, że Państwo teraz pomyśleli, że się udało, ale niestety nie udało się. Bardzo mi z tego powodu przykro, ponieważ bardzo nam zależało na tej rozmowie. Kiedy ją tworzyliśmy, jej zamysł, nie sądziliśmy, że będzie ona tak aktualna, gdyż pomimo wielu różnic pomiędzy Polską a Włochami jest jedna wspólna w kontekście migracji, mianowicie to, że jesteśmy krajami granicznymi, jeśli chodzi o Unię Europejską i właśnie od wielu lat z tą granicą, co prawda morską się zmagają i tworzy to wiele problemów społeczno-politycznych w tym kraju. Tak myślę, że ci, co obserwują informacje odnośnie, co się dzieje na wschodniej polskiej granicy od już tak naprawdę wielu tygodni od wczoraj, po prostu zmieniły się trochę obrazki, które stamtąd do, które dostajemy. Myślę, że ta rozmowa pod tym kątem byłaby bardzo ciekawa. Ale teraz co się wydarzy? Po pierwsze obiecujemy, że ta rozmowa się odbędzie i na pewno zostanie udostępniona, chociażby w formie nagrania, jak już ogarniemy te wszystkie rzeczy. Chłopacy z tyłu prosili mnie, ja faktycznie wiem, że bardzo się starali. To nie jest po ich stronie. Zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby faktycznie to połączenie się nawiązać. Wczoraj niestety bardzo późno przedwczoraj dostaliśmy informację faktycznie o tym, że nie uda się prawdopodobnie ten lot odbyć, w związku z czym no takie rzeczy standardowe, jak próby i tego typu rzeczy nie udało się zrobić. No i niestety doprowadziło nas to do całej tej sytuacji. Także w swoim imieniu. Namocnie Państwa przepraszam. Podejmujemy taką, a nie inną decyzję. Widzieliśmy stan łącza, ono było ciągle rwiące, w związku z czym, że tak powiem, nie będziemy Państwa zmuszać do tego, żebyście przeszli przez ten bardzo taki, no nieprzyjemny i tak pewnie musielibyśmy go zakończyć za 10 minut. W związku z czym, to jakby nie ma co, też z szacunku do Państwa czasu wiem, że poświęciliście bardzo dużo. Ja na co dzień zajmuję się, można powiedzieć, migracją. Mój repertuar włoski jest ubogi, w związku z czym niestety nie mogę Państwu zaoferować konkurencyjnego, konkurencyjnego Show. Jeżeli Państwo chcieliby pozostać i na przykład, ja nie mam zgody organizatorów, lecę tutaj na bieżąco, ale spędziłem dużo czasu w Białorusi, w związku z może to, to, wiem, że tutaj też w Sopozie jest trochę, ewentualnie jak Państwo chcą porozmawiać na ten temat, ale jak mówię, I'm flying hot here, nie? W sensie, to są te rzeczy. Mogę Państwa też, mogę też Państwu powiedzieć, że moja organizacja pewnie nie tak szeroko znana, my zajmujemy się stricte, co się nazywa korespondencją zagraniczną. Wszystko wskazuje na to, że od jutra rana będziemy informować na bieżąco o tym, co się dzieje z Kabulu. Też jakby zupełnie, te, też zupełnie inny wątek. Po wielu, wielu próbach udało nam się Nawiązać współpracę z paroma dziennikarzami, którzy są na miejscu, ale mówię może, bo już dwa dni temu prawie ją odpaliśmy. Może wczoraj tak się składa, że po kolei te osoby są ewakuowane i korzystają z tego prawa do ewakuacji, jeżeli, jeżeli się uda. Natomiast jest paru dziennikarzy, którzy faktycznie zdecydowało się trochę pozostać dłużej na miejscu. Także będzie to musi. Uwaga, mam jakąś informację. Dobrze, mam zgodę, żeby zarobić takie tutaj swoje show w razie czego. Także <schodzi> <zieli> <pega> <Ash Walker> e, ä, także tak, no dobrze słuchajcie, to tematów jest bardzo dużo. E, w, tak naprawdę ja sobie może usiądę. Bo tutaj e, tak tylko na chwileczkę, bo faktycznie dużo się tam działo takich rzeczy zza, zakulisowych. No to może jak już jesteśmy przy temacie. To zróbmy tak, kto chce wyjść, niech teraz wyjdzie. Dobra, żebyśmy tak oszczędzili sobie tych takich. Ciszy, <noise> takiego uciekania, że nikt nie zauważy. Nie, nie ma z tym absolutnie żadnego afrontu. Ja po prostu, jeżeli Państwo chcą, to mogę te pół godzinki z Państwem chwilę porozmawiać yy, na temat rzeczy aktualnych. Nie potrzeba tłumaczenia, także ja tu mam całą listę w ogóle. <laughs> Czekajcie, to może odmębnij formalności. Dziesiąta edycja poświęcona literaturze i kulturze włoskiej. Dodam, jeżeli technologia pozwala, jeżeli nie, no to idziemy inaczej. Tłumaczki, które były w gotowości, to była pani Marta Kostyk oraz pani Aleksandra Soroka-Kulma. Bardzo dziękujemy za gotowość, to też jest ważne. E, były również e, tłumacze gotowi na język migowy, pani Elżbieta Żurawskiej, pan Paweł Żurawski. Witam tych wszystkich, którzy oglądają nas w sieci. Zapis tego legendarnego show mam nadzieję zniknie zaraz po tym spotkaniu. E, a nie zostanie zachowany. E, oczywiście, prosimy, ja jestem w tej komfortowej sytuacji jako moderator, jestem, nie, nie muszę nosić maseczki, przynajmniej przebywając w tej strefie, ale jestem też zaszczepionym ozdrywieńcem, także lepiej się nie da. E, Przepraszam. Ja, ja tu... Mieliście mikrofon? Ja się tu włączę, bo e, ja jestem dziennikarką. Mój tak. repertuar białoruski jest dosyć ubogi, mhm. ale możemy się tutaj, myślę, że włączyć... W wprowadzenie tego spotkania, w sensie, jeżeli to no, nie przeszkadza. Tylko ja no, nie, może nie. sobie wezmę krzesło. Dobrze. To pełna improwizacja, co też jest bardzo ważne przy tego typu rzeczach. No Jako organizatorzy wydarzeń również mam tym przyjemność organizować wydarzenia, no niestety nie takie rzeczy się przechodziło. Ehm, co jeszcze mogę powiedzieć? Jak ktoś chciałby o tym napisać w sieci, Ten literacki SOPA 2021 i prosimy o wychodzenie z sali zaczynając od ostatniego rzędu. Okej, okay. dobra. To to tyle tytułów. Ja się nazywam Małgosia Muraszko. Przepraszam za tutaj trochę chaos. Działamy na spontanie. Kuba, to miała być zupełnie inna rozmowa. Miała być o, o kryzysie migracyjnym we Włoszech, ale um, kryzys migracyjny mamy na granicy białoruskiej obecnie. I pytanie na gorąco. Co tam się dzieje? To znaczy, to jest sytuacja, która narasta już od paru tygodni, to znaczy przede wszystkim takim momentem zwrotnym była sytuacja związana z porwaniem, z porwaniem samolotu linii Ryanair Sun i po niej faktycznie jakby właściwie większość rzeczy się zmieniła, bardzo wiele, większość linii lotniczych zachodnich już do do Mińska nie lata. Natomiast można do Mińska dolecieć z Moskwy i jeszcze do niedawna można było dolecieć z Bagdadu. Takie dwa bardzo ciekawe, plus parę kierunków typu Szarmel, Sheikh, Hurgada, jakieś takie bardzo czarterowe kierunki. No i faktycznie tym korytarzem z Bagdadu zaczęła się pojawiać rosnąca ilość osób obywatelstwa irakijskiego, tudzież innych obywateli. Z pierwszej kolejności te osoby były kierowane na granicę z Litwą i to się pojawiało już jakieś od paru tygodni. Są też... Na granicę z Łotwą, tam faktycznie już w tym momencie są pewne obozowiska potworzone, w których no, znajduje się po kilkaset osób. No i od jakiegoś czasu te osoby również próbowały i, i nawet skutecznie przekroczyć polską granicę. Przypominam, że Polska jest póki co sygnatariuszem konwencji genewskiej, tu póki co oczywiście mówi z Ironią, bo ostatnio jest duża tendencja do wychodzenia z poszczególnych, z poszczególnych różnych układów. Natomiast w ramach konwencji genewskiej jest również coś takiego jak procedura przyznawania statusu uchodźcy czy procedura ubiegania się o azyl. No i każdy, każdy kraj, który jest sygnatariuszem tejże konwencji, no, musi zapewnić osobom, które podejdą do granicy, i powiedzą, że chcą wystąpić o status uchodźcy, tudzież ubiegają się o azyl, zapewnić wejście w określoną procedurę. I my, Polacy, również mamy takie prawo. Mogą Państwo teraz podejść w drugą stronę, jakby chcieli, i na przykład do, do granicy ukraińskiej i skorzystać z tego prawa. Starzają się czasem przypadki, że Polacy próbują. Był taki jeden głośny, ktoś jeszcze jak była obowiązkowa służba w armii, ktoś poprosił o azyl, w, bodajże, w, bodajże w Szwecji, żeby uniknąć służby wojskowej. No, Różne, różne pomysły ludzie mają. Natomiast no w tym momencie, co to, to się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch dni, to jest ten inny obrazek, który jakby dostajemy. To znaczy, są to bodajże 50 osób, którym odmawia się wejścia na teren polski, odmawia się próby wszczęcia tejże procedury, więc jest taki impas, można powiedzieć, w momencie, w którym my też jako członkowie Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do tego, że na przykład jak osoby, jak rozpoczyna się procedurę, to rozpoczyna się w danym, w danym kraju, w którym się jakby pierwszym wjechało do Unii Europejskiej. To znaczy, jeżeli ktoś wjedzie do Polski i nagle znajdzie się we Francji, we Francji stwierdzą, że wejście nastąpiło w Polsce, zostanie odesłany do Polski, żeby tutaj, aby tutaj przejść przez tą całą procedurę. Jest to, uważam, bardzo skomplikowana sytuacja, no i niestety trafia na nasz bardzo spolaryzowany kraj, bo my tak lubimy sobie grillować wszystko z dwóch stron. Bo z jednej strony myślę, że można stwierdzić, że faktycznie te osoby, które się pojawiają na granicy, jest to faktycznie inspirowane politycznie. To znaczy, że jakkolwiek nie, nie, nie można podawać wątpienia ich. Indywidualnego, osobistego cierpienia i tego, że uciekają, to też, że tak powiem, ich obecność tam została wsparta przez siły trzecie, które jakby dążą trochę do destabilizacji tego, co się dzieje u nas. Wiadomo, że w momencie, w którym w Polsce jakby jeszcze na granicy pojawią się uchodźcy, wszyscy wiemy, co będzie się działo w polityce i już od wczoraj zaczął się, że tak powiem, show przyjmować, nie przyjmować, przyjmować, nie przyjmować. Osobiście uważam, że to pytanie jest źle postawione. To jakbyś postawił to pytanie? Znaczy przede wszystkim jaką Polska ma strategię migracyjną krótkofalową i długofalową. A czy ma Polska strategię migracyjną? Żaden rząd nigdy do tego zagadnienia nie podszedł słusznie. Generalnie Polska jest bardzo słabo przygotowana do ogólnie do przyjmowania uchodźców. To co się dzieje w ośrodkach dla uchodźców i tak dalej, to są bardzo złe warunki bytowania i tak dalej Strategia migracyjna trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, nasza ekonomia wymaga w tym momencie gospodarka zasilania migracyjnego, ponieważ Polacy coraz mniej gar chętnie garną się do nisko opłacanych prac, albo na przykład do czynności, które no, no, sami wiemy, tak? gdzie możemy spotkać, spotkać migrantów, więc to jest jakby oczywiście przemilczane. Był taki moment, że polscy decydenci nazywali to. <grym> że przyjęliśmy bardzo dużo uchodźców, no to też nie należy mylić. No, uchodźca jest pojęciem bardzo dobrze określonym i jest osoba, która z uchodzi uchodzi, tak? w sensie ucieka. Yy, migracja ma również konotacje pozytywne, to znaczy jeżeli ktoś wyprowadza się z Sopotu. Nawet nie wiem, do Gdańska za lepszą pracą jest to nadal forma migracji. Może nie jest to zmiana kraju, ale migruje, jeżeli ktoś pojedzie do innego kraju. Więc migracje nie mają tylko podłoża negatywnego, mają też podłoże pozytywne. I też wydaje mi się, że Polska była wielkim beneficjentem migracji krótkotrwałej, długotrwałej, i tak dalej, i tak dalej. To nie zawsze jest taka, że po prostu coś się dzieje i musimy w tym wszystkim uciekać. Więc to jest jakby pierwsze pytanie. Jakby zupełnie jakby odwrócić to. Ogólnie wydaje mi się takim błędem, który też trzeba sobie powiedzieć jesteśmy, mamy 2021 rok. Nie 2010, nie 2012, mamy istniejące narracje, i my też jako osoby tworzące treści, musimy się z tymi narracjami jakby wiedzieć, że one funkcjonują. Wydaje mi się, że błędne, dlaczego to jest złe pytanie w, w dzisiaj? Z tego względu, że ono od razu nas ustawia w jakiejś roli. To znaczy, wydaje mi się, że jakbyśmy zadali pytanie, czy chcesz pomóc ludziom, którzy cierpią, 95% Polaków powiedziałoby tak. Yy, więc to jest jakby w ale nie stronie, tym, no. co cierpią, tylko innym, co cierpią. Ale chodzi mi o to, że wiesz, jakby... Skąd wynika odpowiedź nieczęsto na to pytanie, czy przyjmować uchodźców, czy nie? Z tego, że nie mamy informacji. Z, obawy. Z nie mamy Myślę, inf że jest obawa. Obawa jest, ale brak informacji pr prowadzi do obawy. To znaczy, co to znaczy pomóc. Nie? W sensie, czy przyjmujemy na tydzień, przyjmujemy na miesiąc, na rok, czy to będzie pełna asymilacja, czy to będzie krótkotrwała asymilacja, czy to będzie podanie koca, czy to będzie podanie ciepłego posiłku, czy to będzie pełna integracja, nie wiem, ze społeczeństwem polskim na przykład. Jakby takich informacji nie ma. Na tym polega strategia migracyjna, tak, poza tym trzeba sobie jasno powiedzieć yy, też, że yy, no mamy na przykład społeczeństwo starzejące się i jednym z takich Sposobów radzenia sobie z tym jest zachęcanie migrantów do przyjścia tutaj. Tak? Wielkim problemem dla, dla polskiego społeczeństwa jest to, że na przykład traci bardzo uzdolnione osoby, które są wykształcone za darmo. W takim sensie, że państwo ponosi koszty naszej edukacji, a następnie te osoby wyjeżdżają i są bardzo często zachęcane przez firmy z innych krajów, żeby przyjeżdżać, które na przykład nie muszą zwracać im kosztów edukacji. Jak to ma, nie wiem, na przykład w Stanach jest taka sytuacja, tak, że bardzo często poza pensją od pracodawcy, lepszego, dostaje się również obietnicę spł spłaty tej pożyczki zaciągniętej na edukację prywatną, więc to jest, zupełnie zmienia sytuację. I nawet pojawiały się kiedyś pomysły, że jeżeli ktoś wyjeżdża przecież po, za szybko po zakończeniu tej edukacji, to powinna być jakaś forma opłaty i tak dalej. Bardzo żeśmy od tej, te, te, tego tematu białoruskiego odeszli, tak, ale, ale korzymy, i... w, w, wydaje mi się, dla, dla, dlaczego to jest o tyle trudne zagadnienie, że po pierwsze, dlaczego jakby się podkreśla, że to jest jedno z trzech największych w ogóle zagrożeń świata, poza klimatem. Migracja jest na drugim miejscu. Po pierwsze, te rzeczy są bardzo ze sobą powiązane. Zresztą w Afganistanie teraz, Afganistan jest jednym z krajów, który jest najbardziej dotknięty i będzie najbardziej dotknięty przez kryzys klimatyczny w związku ze wzrastającymi suszami. Bardzo szybko tam rosną temperatury i talibowie będą sobie musieli też z tym poradzić. Oni jakby to nie jest tak, że tylko dostają, że tak powiem, hodowlę. Opium, z których będą żyć, też będą musieli sobie poradzić z tą sytuacją. Ona sprawia, że ludzie migrują. To nie chodzi tylko i wyłącznie o wojnę. Jak to się pojawia, warto też spojrzeć, co się dzieje w samych Stanach. Na te Stany, które są narażone na coroczne uderzenia huraganów, jak się zmienił rynek nieruchomości, jak to już tam się ludzie niechętnie zaczynają mieszkać. Sami przeżyliśmy czerwiec, lipiec tego roku, który był bardzo chimeryczny, jeśli chodzi przecież pogodowo. Nie zdarzyły się takie sytuacje, jakie miały miejsce w Niemczech. Czech, czy teraz mają w Turcji. Natomiast, no to jest ze sobą bardzo powiązane. Spodziewana jest wielka fala migracyjna z krajów afrykańskich, no bo te kraje już w tym momencie mają klimat ledwo nadający się do egzystowania w paru przypadkach i tam temperatura, która podskoczy o jeden stopień, czy o półtora stopnia, no, po prostu zacznie tych ludzi wypychać coraz bardziej, no, na północ, no, bo na południe nie za bardzo jest, jest morze, w sensie ocean. Więc... Y i to jest bardzo duży problem, który jest ze sobą powiązany. Zresztą to się ładnie nazywa eco-refugees, w sensie eko uchodźcy czyli takie... Uchodźcy klimatyczni. Uchodźcy. Ale, ja, ale ja bym chciała do tej Białorusi wrócić, bo w czasie Igrzysk Olimpijskich udzieliliśmy azylu białoruskiej biegaczce. Nie przypomnę sobie jej nazwiska, bardzo przepraszam, ale czy nie widzisz trochę hipokryzji rządu w tym, że... Przyjmujemy medialnie i robimy z tego duży sukces rządu, udzielamy azylu białoruskiej e, sports, sportswomen, e, a z drugiej strony trzymamy na granicy ludzi, którzy szukają bezpiecznego konta, bezpiecznego domu i nawet, nawet nie, nie, nie są w stanie, znaczy nie może do nich dojść e, pomoc, jedzenie, bo to jedzenie jest przetrzymywane na granicy. Czyli widzisz tutaj, Takiego Czyli dużego dysonansu. Ja przede wszystkim nie widzę przestrzeni do rozmowy o tym. Okay. I, I nie widzę przestrzeni do szerszego spojrzenia na to. W takim sensie, że po prostu no my nie rozmawiamy. A w szczególności to osoby naprzeciw siebie nie rozmawiają w ogóle, tylko to się ładnie nazywa oraniem. Nie? Ktoś coś napisze i tamten go zaora nie? w mediach społecznościowych i nie ma rozmowy. Jest takie, kto komu bardziej dowali. Natomiast i. No i przez to, że wszystko jest, nie wiem, chociażby to spotkanie transmitowane, każdy może być chwycony za słówko, wszystko może być wyjęte z kontekstu, wszyscy baczą na słowa i wszyscy się też boją w pewnym sensie powiedzieć na przykład, tak? Ja osobiście uważam i tego się akurat nie boję mówić, że taka próba połączenia, że jeżeli ktoś jest za przyjmowaniem uchodźców, to jest dobrą osobą, a jak ktoś jest za nieprzyjmowaniem uchodźców, jest złą osobą, to właściwie upija dyskusję, bo wracamy do tego samego początku, tak, że jakby nie są zadawane konieczne pytania. W sensie, no bo to jest takie pytanie, czy jest pan za przyjmowaniem uchodźców? No, no jestem za pomaganiem ludziom, ale wiem też, że czytelnicy oczekują większej jakby większej informacji za tym. No, jak byłam przecież, nie wiem, yy, różne są takie sytuacje. Kiedyś miała być tarcza antyrakietowa w Polsce i też ludzie protestowali, bo do końca nie wiedzieli co tu będzie, gdzie ona będzie, z czym to się jest wiąże. Jest koło mojej rodzinnej <grym>, Dokładnie. Ja tam mieliście dużo dałam. protestów swego czasu, bo nie było, nie było to, to jakby dobrze wyjaśnione. Więc i to jest, patrzymy szerzej. Tak? Jakby ta spolaryzowana dyskusja sprawia, sprowadza się do tego, że bardzo szybko pojawiają się jakieś takie dwa zdania, dwie tezy sprzeczne ze sobą. Czarno-białe. Wszyscy chyba wiemy, że życie nie jest czarno-białe, a jednocześnie żyjemy w czarno-białej rzeczywistości. I to jest największy problem. Wracając do tego, co ty powiedziałaś, no, yy... no ja myślę, że obecna władza bardzo się cieszy z tego. Bo w 2015 roku z różnych szacunków wynika, że kryzys klimatyczny, twarzy, że kryzys uchodźczy 2015 roku, przypomnę ten taki największy, no, dał obecnej władzy od 4 do 7 punktów procentowych głosów. Bardzo łatwo jest niestety straszyć kimś, kogo nie widzimy. Um, Miałem możliwość transmitować, czy przeszedłem w ogóle w wspólnie z uchodźcami z Grecji do Niemiec, cały ten szlak bałkański, który jest zamknięty. Całą tą, tą trasę w 2015 roku i wcześniej też byłem w Budapeszcie. No i w Budapeszcie doszło do takiej sytuacji, że w momencie, nie wiem czy Państwo pamiętają te zdjęcia, jak dworzec Keleti był cały otoczony, w Budapeszcie, w momencie kiedy ludzie zderzyli się z tymi złymi uchodźcami i tak dalej, no to z reguły się okazuje, że to też są po prostu ludzie, nad którymi unosi się parasol wielkiej geopolityki bo jest gdzieś jakaś wojna, bo musieli uciekać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Budapeszcie doszło do tak wielkiej samoorganizacji e, ludzi i wybuchu Solidarności. E, tam były nawet organizowane takie tajne miejsca, do których wchodzili Węgrzy i jak znaleźli to z... osobę na ulicy, która gdzieś spała, to zapraszali do miejsca, e, żeby tam się, nie wiem, przespać, najeść i tak dalej. I ta sytuacja była najbardziej przerażająca dla Urbana, bo on wtedy nie może straszyć. Po prostu. W związku z czym niewpuszczanie tego bardzo pomaga, żeby wytwarzać, wiecie, no, strategia wroga jest niestety no, strategią, którą jest, używają wszyscy w tym momencie. I ona jest po prostu zła i wyniszczająca generalnie na końcu dla, dla nas jako społeczeństwa. No i zobaczymy, czy to, co się wydarzyło 6 lat temu, pierwsze wielkie kłamstwo w przestrzeni publicznej, no to były, to mówię, bo jakby wiecie, z 2021, sześć, siedem lat temu polityk, który coś jeszcze złego zrobił, czy, czy kłamał, ponosił za to jakąś odpowiedzialność. Pierwszą taką rzeczą, która yy, bardzo mocno wszystkich, wszystkich, część wzburzyła, no to były słowa Jarosława Kaczyńskiego o uchodźcach i o przenoszeniu chorób. I to było jedno z pierwszych... I słynna okładka... Yy, to było jedno fiki. z pierwszych, tak... Wielkich przekroczeń granic, które uszło płazem. Dzisiaj na całym świecie sytuacja polityczna jest taka, że politycy generalnie mogą mówić co chcą i nie spotyka ich za to jakaś większa kara. Coś, co było nie do pomyślenia 10-15 lat temu. I to nawet nie mówię, żeby tu wchodzić w jakąś tą naszą wojenkę, że ci to robią. Wiem, że używam nazwisk, tylko raczej to pokazuje jako trend. Związane jest to z tym, że inaczej zupełnie funkcjonują media, że politycy już nie muszą chodzić do mediów mogą sobie napisać na Twitterze i media to opiszą. W związku z czym nie ma tej takiej kontroli. Tak? Media są, ten, ten, ten taki aspekt kontrolny władzy został bardzo medium zabrany w ostatnich latach. No i widzimy, że jest tendencja w ogóle do już do tego, że albo media. No, znaczy informacja jest podstawą każdego systemu. Demokracja jest jedynym systemem, w którym wolne media są istotne. W każdym innym informacja służy po prostu propagandzie albo wspieraniu celów nadrzędnych. To dotyczy systemów autorytarnych. Część z Państwa tutaj y pamięta też cenzurę y i propagandę komunistyczną. W związku z czym no, informacja jest kluczowa. To każ dla każdego polityka kontrolowanie informacji jest kluczowa, demokracja jest innym systemem, który. To wydarł tą kontrolę i ustawił ją. Nie mówię nad, bo ja nie lubię tego określenia, że to jest jakaś czwarta władza, to są media, tylko że one faktycznie są bardzo ważną częścią systemu. Systemu. Um demokratycznego. No i widać, co się wydarzyło wracając takim wielkim, bo przez Kabul i w ogóle dojechaliśmy z powrotem do Białorusi, że faktycznie tam te, to, co się wydarzyło w roku ubiegłym, no to było bardzo mocno zbudowane dzięki temu, że w Białorusi wytworzył się ten alternatywny obieg informacji, bardzo mocno oparty o aplikację Telegram. I to też pokazało, że to jest medium, które nie jest kontrolowane, że można mieć te swoje telewizje, można mieć te tuby itd. Natomiast, że ta samoorganizacja, no i też dostęp do, do informacji za pomocą tego. Telegram jest takim aplikacją, która w Polsce nie jest zbytnio rozwinięta, natomiast w krajach wschodnich jest podstawowym narzędziem komunikacji. W Białorusi jest rzeczą ważniejszą niż Facebook. Facebook nie jest zbyt, aż tak rozwinięty, tak jak jest u nas. Twitter też nie odgrywa za dużej roli, także być może ktoś tam jest i wie, jak to, wie, wie, jak to funkcjonuje. To też pokazuje, że jak bardzo ważna ta architektura informacyjna w tym wszystkim jest. Natomiast jak to się będzie dalej rozwijać, no mogę Państwu powiedzieć tak, w ciągu ostatnich 14 miesięcy moja organizacja współpracowała z 47 różnymi dziennikarkami i dziennikarzami z Białorusi. I ostatnia osoba, która była na miejscu tydzień temu, wyjechała do Wilna. Z tych 47 osób, z którymi współpracowaliśmy w różnej mierze, już nikogo, nikt nie został w Białorusi. Ta skala emigracji jest bardzo duża. Udało się na chwilę obecną Łukaszence Wygonić tę taką część społeczeństwa obywatelskiego, która najbardziej się angażuje, która protestuje, która się nie boi z kraju. I, no i zobaczymy, jak to, się dalej, jak to się dalej potoczy. A co możemy my zrobić? My, jako ludzie chcący pomóc, ale czy też takie deklaracje samorządów, jak na przykład deklaracja Sopotu o tym, czy będzie przyjmował imigrantów. Też w Sopocie, w Sopocie mieszka wielu Białorusinów i Białorusinek. Co my możemy zrobić, że takie deklaracje na poziomie samorządowym w ogóle coś znaczą, jeżeli kraj nie ma polityki migracyjnej? Znaczy ja powiem, że tak w sposób, bo yy, yy, różnorodność jest generalnie raczej daje siłę niż, 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 niż osłabia. I Polska, która była jest, jesteśmy bardzo krótko krajem homogenicznym, patrząc na, na ponad tysiącletnią historię. Wydaje mi się, że im bardziej byliśmy różnorodnym krajem, tym ciekawszym i silniejszym, jak się spojrzy na historię. Dlatego, jeśli stricte chodzi o Białoruś, to tych wspólnoty historyczno społeczno kulturowe jest bardzo dużo, która wydaje mi się jest też takim ciekawym przestrzenią do eksploracji tego wszystkiego, żeby to sobie zrobić. Barwy, jeśli chceby ktoś spojrzy chociażby na barwy flagi białoruskiej, co wyglądają dziwnie znajomo. Do tego też trzeba pamiętać, że to zależy, no bo oczywiście narod, naród jako taki to jest też zupełnie nowy koncept, w związku z czym wydaje mi się, że warto to, co zrobić, to może patrząc na sytuację polsko-ukraińską, gdzie jest trochę nieprzepracowanych rzeczy, i one gdzieś nadal pokutują w tych stosunkach, w szczególności na szczeblu politycznym, no to może warto nie dopuścić do tej sytuacji skonfliktowania Polaków i Białorusinów i gdzieś w tę stronę dotyczyć. To zarówno dotyczy sztuki, kultury, mediów, żeby gdzieś taką lekcję odrobić. Jest mniej na tej linii, bym powiedział, takich zadr, bo wiadomo, że jeśli chodzi o Polaków i Ukraińców, to to są dosyć świeże rany, ale one też po prostu nie są przepracowane w żaden sposób. I żeby te rzeczy przepracować, to tutaj akurat kultura i media odgrywają bardzo istotną rolę. Żeby te historię opowiedzieć, nawet jeżeli one są trudne. Bo jak się spojrzy w drugą stronę, to Polacy i Niemcy inaczej tą, tą, tą swoją historię wyjaśniają, która jakby w porównaniu Polacy i Niemcy i Polacy i Ukraińcy, no to tu właściwie wydaje się zerowy problem, jeśli chodzi o skalę dramatu, tragedii i tak dalej, i tak jest też oczywiście, no mam nadzieję, że nie, bo gdzieś w części naszego społeczeństwa jest ten taki postkolonialny wymiar. Ja osobiście jakkolwiek na przykład kocham Lwów, tak Polaków we Lwowie trochę mniej, przyznam szczerze, bo to zachowanie jest takie bardzo nieładne, bym powiedział, w, w, przynajmniej w no w takie zauważalnej można powiedzieć że jest, i, i, i jest to takie zauważalne i ten w związku z czym gdzieś tutaj w tę stronę bym poszedł i szukał tej przestrzeni jak już jesteśmy na festiwalu literackim na festiwalu literackim Sopot że gdzieś poszukiwanie tego tak bo jest bardzo dużo postaci które yy, Kościuszko Mickiewicz całe nadniemne przecież yy, to jest, są tereny dzisiejszej, dzisiejszej yy, Białorusi że to jest bardzo ciekawe wydaje mi się do takiej eksploracji i takiego poszukiwania ciekawych historii. Tam. A jakie organizacje wspierać, kogo obserwować? I czy nawet takie, taka pomoc. W... Nie. nie, nie, dobrze. Prze już to, oh. Zaczęli mi do ucha mówić, przepraszam. A, sorry. E, nie, chłopaki, nie. Przepraszam. Ja nie, nie wiem, czy oni słyszeli, mam nadzieję, że słyszeli. Okej, okay, dobra. Yy, organizacja. O, organizacja, kogo wspierać, kogo obserwować, bo wiadomo, że chciałoby się pomóc, ale nie zawsze można pomóc osobiście, nie zawsze można pojechać na tą granicę, chociaż takie apele też się pojawiały. Żeby I teraz bardziej o migracji, czy bardziej o Białorusi? Bardziej o Białorusi. Czy teraz jest na przykład trochę zbiórek... Wydaje mi się, że niestety, jeżeli... Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Póki co jedyną ambasadą, która pozostała aktywna, jest ambasada rosyjska w Kabulu. Niejasna jest przyszłość ambasady francuskiej, co, co świadczy o tym, że no, czy, no, Rosjanie w, Kabul? w Kabulu... Ja, ja, przepraszam, zaraz wejdę na Białorusi. Jeżeli faktycznie to zostało, no, to myślę, że możemy spodziewać się większej ilości uchodźców idących tą drogą. Przypominam, że no, Rosja i Białoruś nie mają granicy. W związku, z czym, y, i w związku z czym można całą Wielką Rosję przejechać i no, można wtedy wybrać sobie, który kraj unijny chce się rozpocząć. Czy to będzie Litwa, Łotwa, Estonia, czy to będzie Polska. W związku z czym no, to już od jakiegoś czasu mieliśmy zwiększoną licz, ilość Tadżyków ubiegających się o, o, o azyl w Polsce w ostatnich latach. Przez zwiększoną mam na myśli, że no, to nie setki tysięcy oczywiście, tak tylko tak patrząc stricte na statystyki. Więc ja uważam, że to będzie miało, wbrew pozorom, to mogą być naczynia połączone i ta próba destabilizacji będzie się gdzieś tam następować. Jeśli chodzi stricte o organizacje, no to PCPM, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej próbuje pomagać i tu i tu związanych z tym, zarówno jeśli chodzi o Białoruś, zarówno jeśli chodzi o pomoc generalnie dla, dla uchodźców. A jeśli chodzi stricte o Białoruś, no to są takie organizacje jak Dom Białoruski, jest wiele mediów, które teraz gdzieś sobie szuka nowych siedzib. Więc y, zobaczymy, jak to się ułoży, bo to też jest, no, w zeszłym tygodniu mieliśmy rok o rocznicę y, wyborów y, w Białorusi i y, 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 no i bardzo dużo się przez ten czas wydarzyło. Jednak nie ma co ukrywać, momentem kulminacyjnym było jednak porwanie samolotu, bo to można sobie śmiało powiedzieć, że to była, no, no, proszę się postawić w takiej sytuacji, że, że się protestuje, że gdzieś jak zdejmują samolot, żeby wyjąć jedną osobę, no to, to jest pokazanie, to było to pokazanie, że możemy zrobić wszystko. Próba siły. Dlatego jeszcze jest zabójstwo, e, zabójstwo aktywisty w Kijowie, które no nie ma dowodów, ale jakby wszyscy zrzucają na to, że on się, że to powieszenie nie było samoistne I, i to po prostu też była próba pokazania, że te służby są nie tylko aktywne w Białorusi, ale że w razie czego są w stanie zrobić to, co było ze swoją sportsmenką, że ona nie krytykowała władzy. Ona krytykowała działaczy. Tam chodziło o to, że w ostatniej chwili dowiedziała się, że ma biec w tej innej sztafecie, w sensie w innym typie biegu, bo też biegacz biegaczowi nierówny. I po prostu ona powiedziała, że nie jest przygotowana fizycznie do tego, że ona się boi, że dozna kontuzji, że nie może tego biec. I ona po prostu skrytykowała działaczy. To jest tak, ktoś by wyszedł, jakiś piłkarz i powiedział, że. Boniek jest niefajny, on już wtedy nie jest prezesem od wczoraj i w tym momencie rząd próbował go... W, tam przecież doszło do tego, że mówiono, że ona jest chora psychicznie, że jest niestabilna, że czekali na nią na lotnisku, za, za coś takiego po prostu, wiecie, to, to jest jakby... Ale to jest w tym momencie już taka próba finalnego złamania. To jest coś, co też manewr wybitnie rosyjski, czyli łamiemy społeczeństwo obywatelskie do końca, pokazujemy, że zrobimy wszystko, emigracja. No niestety nie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że kto może będzie emigrował w pewnym momencie. I tak na początku się wszyscy wzbraniają, wzbraniają, wzbraniają. A jak masa krytyczna zostanie, już nagle się ktoś patrzy i mówi: Ten wyjechał, ten wyjechał, ten wyjechał. W sumie zostałem tylko ja. I i koleżanka, no to, no dobra, no to my też już, nie? Bo jakby już, już, już nie jesteśmy ci pierwsi, co jeszcze tam można powiedzieć, że uciekają, tylko ci ostatni zostaliśmy najdłużej. I to jest taki manewr, który się powtarza. No i w 2010 na mniejszą skalę te protesty zostały rozgromione, ale też była masowa emigracja i też, był du też dużo Białorusinów wtedy przyjechało do, do Polski. No, i niestety, jak już się wyjedzie, no to wtedy wystarczy nie wpuszczać. A z punktu widzenia no, władzy, no, nie ma tego problemu na miejscu. Tak? No, ale przepraszam, że, że ci przerwę, ale mówiłeś o, o dziennikarzach, z którymi współpracowaliście tak. i którzy wyjechali. No właśnie, czy dziennikarze powinni zostać, wyjeżdżać? No bo w tym kontekście, ja... właśnie co powiedziałeś przed momentem. Powiem Ci tak. To jest wszystko kwestia indywidualna. I. Y y y y Uważam, że każdy podejmuje na końcu tę decyzję. Przede wszystkim dopóki możesz pracować, dopóki nie narażasz innych. W tym momencie jest taka sytuacja, że gdybym wjechał do Mińska i porozmawiał z ludźmi, jestem przekonany, że te osoby miałyby z tego powodu co najmniej nieprzyjemność. W związku z czym, no mógłbym pojechać na wycieczkę krajoznawczą, nie? W tym sensie zdjęcia, porobić budynków, drzewek y, i, ale to nie byłoby jakieś tworzenie historii. Więc to są takie dwie rzeczy, które są, a trzeba jasno też sobie powiedzieć, że y, na koniec końców większość tych dziennikarzy nie była przystosowana do tego, co się wydarzyło. Y, moja organizacja się organizowała event dziennikarski w Mińsku rok przed, przed, rok przed wyborami, czyli dwa lata temu i wszystko było normalne. W sensie Mińsk tam była taka forma trochę popuszczenia tego wszystkiego i normalnie się funkcjonowało. Jak byłem po raz pierwszy w w 2008 roku, to, to był najbezpieczniejszy wyjazd mojego życia, bo 5 metrów za mną chodził przyjemny pan i cały czas patrzył, co robię, w związku z czym czułem się bardzo bezpiecznie wtedy. I, i, i to był bardzo spokojny wyjazd i nic jeszcze za to nie płaciłem, więc... Kwestia bardzo indywidualne. Ja sam, my również jako organizacja, na przykład jedną dziennikarkę, jedną osobę musieliśmy ewakuować ze względu na to, że po prostu... No, to są takie sytuacje bardzo związane z tą pracą albo ktoś... Ja tego w żaden sposób nie oceniam. Każdy ma swoją wytrzymałość, tak? Jak się każdego dnia zasypia i się zastanawia, czy rano ci wjedzie policja i cię aresztuje. Do tego też pragnę przypomnieć, że Sposoby traktowania mm, osób więzionych w Białorusi nie należą, i teraz dyplomacji już do najprzyjemniejszych, w szczególności w stosunku do kobiet, gdzie większość dziennikarek jest, więc to też sobie proszę jakby wziąć to pod uwagę. Także hmm. samo kwestia tego zatrzymania to jest zdecydowanie się na. No, ma bardzo duży szacunek do każdego, kto został tyle, ile został. A koniec końców no, każdy ma tą świadomość, jeżeli po prostu kogoś odcina, no to odcina. No, no, to też są kwestie takie, że dziennikarze są, którzy się specjalizują w, w relacjonowaniu tego typu wydarzeń, bo mają szkolenia z tego powodu związane, potrafią pewne sytuacje, albo mają też doświadczenie w takich sytuacjach. Ja nie uważam siebie za osobę jakoś, Mogę jakoś mega doświadczoną w tych kwestiach, natomiast miałem przyjemność współpracować z osobami, które są bardzo doświadczone. I to jest naprawdę przygotowanie, bardzo, bardzo takie, no, do takich sytuacji specyficznych, no, jakby, które się mogą zadziać. I, i ja tego osobiście no, nie oceniam. No, każdy zostaje tak długo, jak zostaje. Tak? No, teraz mówiłem na początku o tym, no, widzę to, jak próbujemy. Mieliśmy wczoraj dogranego dziennikarza o 16 w Kabulu, o 18 dostał telefon z ambasady Niemiec, że ma jechać na lotnisko, będzie ewakuowany. No i w pełni to rozumiem, bo może nie wyjechać, może, może zostać zabity za, za tydzień czy dwa. Więc jakby to w ten sposób po prostu wygląda. To jest no, trudne takie czasy dla, ogólnie dla dziennikarza, a tam to jest jeszcze zupełnie inna sytuacja niż, niż gdzieś w tym wszystkim Białoruś. To skoro jesteśmy przy dziennikarzach i przy mediach, to chciałabym też zapytać, jak mówić o kryzysie migracyjnym, bo parę dni temu Karol Grygoruk z RADS Agency, fotoreporter, który fotografuje kryzysy migracyjne, zwrócił uwagę jednemu z portali, że napisali, że są tu nielegalni imigranci. Karol zwrócił uwagę, że żaden człowiek nie jest nielegalny, więc jaką rolę też od, odgrywają w media w kształtowaniu języka. I jak mamy mówić o, o kryzysie, o, o migrantach, żeby ich nie krzywdzić. No, przede wszystkim unikać takich słów jak fala na przykład, bo to też to od razu ustawiać w tej dyskusji. Tutaj nie mamy do czynienia jeszcze w żaden sposób z falą. Inna kwestia no jest uchodźca. Nielegalny imigrant to jest faktycznie ktoś jak po prostu faktycznie nielegalnie przekroczy granice, granicę. Tak? To, natomiast w momencie osoba, która podejdzie do granicy i rozpocznie procedurę jest absolutnie legalną osobą, w związku z czym jest osobą poszukującą azylu. No, czeka się, po prostu w Polsce to zajmuje dosyć długo ta procedura. Procedura związana ze statusem uchodźcy w zależności, bo to trzeba udokumentować, że miało się podstawę do tego. No i przede wszystkim unikać wszystkich jakichś takich dehumanizujących, wydaje mi się, określeń. Bardzo dużą uwagę bym powiedział zwracać, na przykład, staramy się zwracać uwagę na publikowanie zdjęć. Wiemy, że jest część. Osób na mediach społecznościowych, która tylko czeka, żeby była na przykład przewaga mężczyzn na zdjęciu, bo istnieje jakby narracja wiadoma związana z tym, że to jakby głównie są mężczyźni. Więc uważam, że przede wszystkim pokazywać dane też. Im, im więcej emocji, tymczasem im, tym bardziej stychiczny, suchy język pomaga załagodzić sytuację. Podkreślać to, ile osób. Co miesiąc na przykład dostaje, wchodzi w tę procedurę. Na Węgrzech było takie wielkie zdziwienie, no, że, bo Węgrzy nadal przyjmują w ramach konwencji genewskiej. Um, przyjmują osoby starające się o azyl, ale nagle tam wyszła ta informacja, jakby przebiła się do mainstreamu no i zrobiło się takie zdziwienie. No, bo Orban jest taki anty, anty, anty w tym wszystkim. I jakby podkreślać, że to są ludzie, ale też jakby nie bać się powiedzieć, że tu jest bardzo wiele takich dziwnych sytuacji, i nie, nie skakać od razu do tego, tak, jakby to jest i to będzie bardzo trudne dla każdego rządu zmierzenie się z tą sytuacją na granicy, kiedy z jednej strony mamy cierpienie poszczególnych osób, z drugiej mamy. Podejrzenie, że za tym stoją służby obcego wywiadu, który próbuje do tego zrobić, w związku z czym to jest naprawdę paradoksalna sytuacja. no nie jest prosta sytuacja, ona jest tr szalenie trudna etycznie, ona jest szalenie trudna moralnie. E, i, I to jest. Y, to po to nam potrzeba debaty publicznej, bo to jak każdy sobie pewnie o tym pomyślicie w głowach, to widzicie, że. Co robić? No bo z jednej strony przyjąć, chcemy pomóc, z drugiej strony, no to jakby coraz więcej te służby będą podsyłać, wiecie, jakby co w tym wszystkim robić, a do tego jest przygotowanie polskie jeszcze, na przyjmowanie tych. Są, owszem, miasta, które zgłaszają chęć do przyjęcia, mogą to robić, natomiast mamy tu znowu inicjatywę samorządową, a nie centralną. A tutaj potrzeba raczej takiego większego, centralnego spojrzenia na to, w jaki sposób my chcemy sobie z tym poradzić i to jest też zagadnienie, z którym będziemy się coraz częściej mierzyć. Też, no, Polska też się rozwinęła, jest w pewnym sensie coraz atrakcyjniejszym krajem e, dla osób, które chciałyby, chciałyby, gdzieś, tam zawsze jest, że niby Germany, Germany jakby, nie? E, no. no tak, słuchajcie, bo jednak dojechaliśmy do 15.50. Udało się, e... ale może są jakieś pytania z sali. Dokładnie. Aha, bo ja miałem powiedzieć, że jak są pytania, ja trzeba tu podejść do tego mikrofonu. No dobrze. Ale jeżeli nie ma, to już. Tak. Yy, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy i jeszcze raz przepraszamy za tą sytuację. Aj! O! I to od razu z grubej pan... rury. Pan, pan prezydent Jacek Karnowski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, ja, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Proszę Państwa, myślę, że niestety nie zdajemy egzaminu jako społeczeństwo w ogóle, jeżeli chodzi o przyjęcie gości, bo ja to nazywam gośćmi, a nauczyłem się tego od Turków z Gazantiep i z Kilis. To są dwie miejscowości. Gazantiep to jest taki Gdańsk na granicy z Syrią, a Kilis to jest taki Sopot, którego widać z Syrii. I w Kilis jest więcej Syryjczyków niż Turków już i oni nie mówią, uchodźcy, mają nasi goście i trochę muszę powiedzieć, że mi było głupio jak się spytałem dlaczego tak i dobrze oni rzeczywiście dobrze traktują, bo to, że mają pieniądze z Unii to jest inna historia, ale się z nimi jakoś, oni mówią, wiecie co, bo my jesteśmy muzułmaninami i nam nasza religia na to nakazuje. Więc ja jako katolik się poczułem taki malutki, prawda? Jeszcze Polak, katolik, to już w ogóle szedłem na kolana. I myślę, że trochę już późno na tą debatę. Myślę, że teraz rząd się zwróci do samorządów i to lada chwila, bo przywiezie trochę ludzi z Afganistanu i będzie musiał gdzieś ich ulokować. Ośrodki dla uchodźców są przepełnione w Polsce, bo nie są opróżnione, przepraszam za wyrażenie, z gości z Białorusi bo rząd nic nie zrobił, żeby samorząd zaczął przyjmować yy, no naszych pójść wielokrotnych, żebyśmy wspólnie osiedli, porozmawiali, bo to tak jak pan mówił, my musimy prowadzić razem tę politykę obojętnie jakie jesteśmy opcji. Nie zrobił nic, żebyśmy ich przyjmowali. No Debata w stylu, że oni mają robaki, prawda, i tak dalej mają zarazki, no to taką debatęśmy zaczęli pięć czy tam siedem lat temu. Niestety mój Kościół też nic nie zrobił, bo tylko mówił, że chce przyjąć uchodźców, ale nic nie zrobił w tym wrażeniu. Także jesteśmy w takiej ciężkiej sytuacji. A gdzie pomóc? No bardzo prosto. Jeżeli ktoś by chciał pomóc, to ja podam swojego maila. Prezydent prezydentmałopasopod.pl. Bardzo prosty. My mamy w tej chwili pod opieką tylko miasta 30 osób z Białorusi, w tym kilkoro Polaków. No już nie ma chyba kogoś bliższego nam kulturowo niż Białorusi. No zupełnie się z Panem zgadzam. To też... Najbezpie, najbezpieczniejszy kraj, chyba był do tej pory, póki się nie zaczęło wznosić oczywiście stosownych okrzyków. No bo ja tam też co roku jeździłem. I naprawdę yy, myślę, że Polska, gdyby nie, no przecież wszyscy wiemy, że gdyby nie Polska bez Ukraińców, bez Białorusinów, to by gospodarka stanęła w tej chwili w Polsce. W tej chwili w szkołach, w czterech szkołach mamy 120, nie 200, przepraszam, uczniów z Białorusi z Ukrainy. To jest taka skala, jest tego naprawdę bardzo dużo i nikt się nimi nie zajmuje. Tak naprawdę powiem, no my się trochę robimy tam, mamy, do, mamy nauczycieli specjalnych i tak dalej, półkolonie dla nich. Nie chcę, ale, ale generalnie w Polsce, poza kilkoma miastami, typu Białystok, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, nic się nie robi. Jesteśmy zupełnie nieczułym antychrześcijańskim krajem, który nic nie robi dla uchodźców. Ja nie mówię już o tych tam Afgańczykach, prawda? Bo to już w ogóle jakiś kosmici dla nas. Prawda? Także zapomnieliśmy zupełnie o tym, co nas spotkało. I jeszcze jedna uwaga co do emigracji. Z Polski też bardzo dużo ludzi emigrowało i Jaruzelski też bardzo chętnie wypychał opozycjonistów z Polski, a jednak udało się na końcu. No, udało się to, że żeśmy to teraz zepsuli, ale udało się... Hmm, no bo udało się z przyczyn ekonomicznych. Nie oszukujmy się. Rewolucje nie robią się tylko z przyczyn ideologicznych. Przepraszam, że, że nie mam pytania, ale jak już Państwo się tak nudziliście. To... Ale to bardzo ważny głos, jako włodarza miasta, który też zadeklarował pomoc Afgańczykom. Nie, no, myśmy Syryjczykom zaproponowali, tylko musimy. Ja mam nadzieję, że bo już mam taki sygnał, że tam z rządu coś, jest, jakaś potrzeba rozmowy, tak? no bo tu musi być to musi być też ponad podziałami. Pamiętajcie państwo, że. Jeszcze ostatnia bardzo taka smutna refleksja. Przyjmujemy co roku kilka rodzin z Kazachstanu, Polaków z Kazachstanu i naprawdę w momencie, kiedy mi się daje mieszkanie, znaczy wynajmuje mieszkanie, bo nikim nie daje, to hejt jest straszliwy. Nie? Przecież ja mam też gorzej, mi też nie jest dobrze i tak dalej. No jest to, musimy naprawdę taka praca nad społeczeństwem jest bardzo... Bardzo ważna. I to nie mówię tylko o wybranej opcji politycznej. Jest to przekój całego wszystkich polityk, tak, tak jak ze szczepieniami, co by mogło być następnym tematem, tak? To nie jest tak tylko, że jedna opcja jest przeciwna. Także to jest bardzo ważny temat. Ja że ten temat w ogóle poruszacie po Państwo i myślę, że nas coraz bardziej będzie dotykał. Także przepraszam, że nie zadałem pytania. Nie, nie, spoko. To tak jest dzisiaj yy, taki hajde park pewny, w pewnym sensie. Dobrze, to w tym razie bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy do uczestnictwa w dalszych wydarzeniach, tak jak powiedziałem na początku, tą rozmowę z Panią Amalizą nagramy i już organizatorzy się upewnią, żeby ona jakoś do Państwa dotarła. Tymczasem dziękuję za uczestnictwo w tym spontanicznym pokazie. <klucza> Musimy bezpiecznie kierować się do wyjścia.